Witam was bardzo serdecznie, tu jest Badajrod i zapraszam was na kolejny odcinek z gry GTA San Andreas wersji remaster. Mam ostatnią misję tutaj na lotnisku, tak mi się wydaje, i po tej misji powinien się ktoś z kasyna odezwać na tego hejsta w końcu. I wtedy to jest ostatnie zadanie i wracamy się na tą pierwszą mapkę i tam kończymy całą historię gangową. Nie, no może nie. Jakoś tak... No, zobaczycie zresztą. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie wszystko te końcowe. Ja nie pamiętam... Ja tylko pamiętam parę takich misji całej gry. I tyle. A resztę to tak na... No może nie ślepo, bo skończyłam już raz. Zanim zacznę... Wow, Agnes, dzięki za komentarz... O Jezu, to jest bardzo długi komentarz. Będziecie mieli wyświetlony. Oj, 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 oj. Oj. Dziękuję. No i jeszcze Damian napisał właśnie, że nielimitowane ammo jest, gdy masz grę skończoną na 100%. Nie wiem, czy będę mieć na 100%. Raczej nie, nie sądzę. Może kiedyś tam wrócę i pogram sobie, pobawię się. Ale może nie teraz. Nie przy tym przejściu. Nie czuję się na tym, żeby ten... Żeby to skończyć na 100%. The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh, yeah? What stuff? Zielony. I don't know yet. Zielony. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. Nadchodzą. Kosmici. Uważaj. You better go. Peace on Earth, dude. Tylko już myślałam, że przez okno wskoczy. Dobra. Jak to się tym latało, panie? Nie, tak, tak. Ja nie jestem jakąś... No ja mam jeszcze przycisk tak skopany z lekka. No bo mi się to naprawiło. Wydawało mi się, że to gorzej mi w tej misji latało. Tak mi się wydaje. Wydaje się, że to szybciej teraz lata. Może to odboostował. Nie wiem, skąd wiem. Nie wiem, skąd wiem. No tak, no to jedno i drugie ma brzmi tak samo. Nie wiem, skąd wiem. Nikąd nie wiem. Ale naprawdę, to wcześniej było naprawdę mozolne. Czułam, że to źle działało. O. Gorzej to działało. Więc no tak, no to teraz ma sens. No ja wiem, że ten jetpack jest zajebisty. Wszyscy się cieszą nim tak trochę. No tak, no fajna zabawka. No szybko można się przenieść z innego miejsca do drugiego, czy coś tam, no. Cześć wojsko, zarąbałam wam jetpacka. Jetpacka? Jest jetpack czy to co? Jakie działa, muszę... Ojej, oj. Panie, czy ja panie stoję? Ja panie stoję. Juhu! O kurde, pani, przecież to się... Ojej, bo... A, no, tu tego nie ma. No, hops. O, pani. Nie, to nie będzie trudna misja. Ja o ile nie spadnę sobie gdzieś... Ojej, poza... Ty, pani za wysoko tam poleciała. Pani, spadaj. Czemu ja mam... Zmień broń, nie mogę.
Można tak biegać, ten? Fajnie. Dogonię was. Chyba. Jasne, policja. No, no, dziękuję. Dobra, bo jeszcze dwie skrzynki mam obmacać. A zanim ja trafię tam na te skrzynki, to po prostu minie 100 lat i tyle się skończy. Aha, ładnie. Ładnie, kuźba. O, tak, traf sobie. Nie jestem wielką fanką sterowania tego. Widać? Widać. Tak, kuźwa, zginę, bo mi kuźwa nie może trafić. Zajebiście. I zginęłam. Co mnie tam zaś pokazuje? Ja... O się. Aha, bo ten. Ja wiem, czemu mi coś tam pokazuje, że tam osiągnąć nie mogę. O. Dobra, mniejsza tym. Naprawdę, sterowanie jest to troszeczkę takie. Troszeczkę takie, nie jest jakieś najgorsze. Wiecie, jakbym sobie tu na chwilę stanęła, bo oni jadą w tą stronę. Ja bym sobie wysprzątała tak troszkę. Wait a minute. Eliska zaś oczywiście nie ma kamizelki. Jasne. Ja już nie żyję. Brawo ja. Ha, 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 zabiję mnie. No, zabijcie mnie, nie ma sensu. Misja prosta. Tak, ja ostatnio mam ten. Że nie marudzę, ale szybko się irytuję. Przy czymkolwiek. Przy jakimkolwiek aspekcie w swoim życiu obecnie. Więc no... Fajnie. Super. A nie mogłabyś... Nie. Nie, bo automatycznie nam wybrało tego. Najgorszy pistolet. Maszynowy. Ja to nie poradzę. Chciałam sobie zmienić na coś innego, no ale no... Nie da się. Szkoda. Dobra. Normalnie sobie podlecę tam do nich. A to co? Co? Jakaś pałka. Laska. Nie, ja chcę laski. Przycisk wyrobiony jest lekka, więc działa jak działa. Trafię wszystkich. Oczywiście, że nie, no bo tu jest gościu. Nie rozwaliłam. No traf sobie na ten kurde pociąg. Tak, jasne. No jednak jest sterowanie coś tak lekko... No leć mi, nie dość, że mam guzik zepsuty tak trochę, już wyużywana ten kontroler, bo jakiemu to było? Nie wiem. Wyużywany ten kontroler, nie powiem, że nie. Bo taka jest prawda, użyty już ten kontroler trochę był, że jakiś czas korzystam.
Mi chyba najlepiej się biega. No leć. Tak, to panek jest. Pusta, no wiadomo, w której z tym będzie. No, a nie, a nie. Tu na dole masz cwaniaka, ty kuźwa ślepoto jedna. Dobra. Pa. Koniec. Koniec. Mogłam to kuźwa w 4 minuty zrobić pewnie. Ale nie. Musi być zabawnie, dziwnie i źle jak zwykle. Niestety. No trudno. Już więcej nie będę korzystać z jetpacka. Ha, 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 ha. Panie, chciałbyś, panie policjancie. Jeden z drugim, trzecim, czwartym. Nie ma opcji. A, jeszcze mnie potrąć, tak, tak, tak. You got it, man? I got something. No, mam coś. Everything is different now. What is it? Everything. They will call this year zero. Rokiem zero. Year zero. Be in touch. Nawet znam taki utwór. Year zero. Yeah. See you around. O, i to będą szatany. Bucyfony? Jakoś ma. Bardzo buby już. Bucy. Kuźwa. O, łudzili się. Hajsta chcą. Halo, dzięki. Nie. Nie no, muszę. Hello? You've hung us out to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg. I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Aha, no tak, no powinno być ten. Dawać kasy. Zapiszę sobie i sobie... nie, nie polecimy. Nie chcę mi się latać. No, tak więc pojedziemy sobie. Aha, tak żeby było bardzo nudno. No, więc odpali nam się ten heist. Kasyno. Niedaleko mamy. Aha, jeszcze pani, zanim pani pojedzie po zadanie, pani idź sobie po ten, po kamizelkę. Która jest gdzieś tu. No więc idę sobie jeszcze po darmową kamizelkę. Chociaż tyle kasy mam już, że raczej tak nie potrzebowałabym. Wiecie co, może ukrócę wam tą drogę? Chyba, że na jakieś skróty wymyślę sobie. Mogę sobie wymyślić skróty? Ja potrafię. A potem spadam milion razy. Po 100 razy. I trwa to 20 minut zamiast, nie wiem, 2, 3, 4. I tak to się kończy. Jazda zajebista u mnie. Ja czy ja tędy przejadę? Może? Może? Tak, powinnam, przecież to są te... No. Do stuknięcia. No, tego już nie ominę. No, więc sobie wezmę i robimy misję. Jej, hurej, nareszcie ten heist. Okej, teraz zginę. Mam nadzieję, że nie za dużo razy, tylko wcale. Najlepsza odpowiedź na to pytanie, ile razy zginę. No wcale by było najlepiej. Żeby to poleciało i było fajnie za pierwszym razem tego. Ale ja czuję, że to... Że to będzie...
Dlatego jadę po kamizelkę, nie jadę tak od razu z ten, bez kamizelki. Czemu ja mam w ogóle kuźwa beznadziejną broń? Beznadziejną broń mam. Ja mogę ją ten na... O, nie. Czy to jest najgorszy Uzi, to co ja mam? Kurde, oddajcie mi. Tak, muszę iść do sklepu. No nie, no nie mogę. No nie mogę z takim czymś, no. Mikro SMG. A ja tu miałam tego. MP5. PlayStation 5 tu miałam. SMG. Jasne. Lepiej mi się współpracuje, powiedzmy. No, mogę jechać. To jest niedaleko. Więc go. Uj. I tak nie od tej strony przejadę. Ile mają paliwo? Złoty 40, złoty 30? Chyba tak. To dobre ceny. Ja no i tak pojadę prosto, nie ma sensu gdzieś kroczyć bokiem. Jasne. No więc prosto. No i tędy jedziemy sobie. No i zacząć oczywiście Eliska musi wyciszyć odcinek. No bo jak dobrze już niektórzy detektywi zauważyli, że no dostałam, Jezu, bardzo szybko tego partnera z YouTube'a. Bardzo szybko i no włączyłam już te podstawowe tak reklamy troszkę, tak zobaczymy. Ja wiem, ja grosiki dostanę za to wszystko dosłownie, ale... Niestety. Dobra, panie, dajesz. Więc muszę muzykę przyciszać wszędzie teraz. Bistro of St. Mark's? To jeszcze nie? Ej, gdzieś mi się coś zgubiło. Hey, you don't want to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Oh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Looks my like man. This piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, remember all those jobs we did together? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Mm-hmm. Killer. Jasne. Ken Lalka. Nie masz Barbie jakąś taką w swoim typie. Alright, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? Will you be alright without us? Of course he will, you fucking moron! Come on! A co ja mam zrobić? Ja nie pamiętam. Mówiłam, nie pamiętam wszystkich misji. Coś tam niektóre, okej, okay, udaj się na lotnisko. Łaaa, co ja mam na lotnisko? A gdzie ja mam jakiś pojazd? Nie mam, muszę komuś zwinąć lub stoi jakiś pojazd, to mogę sobie zabrać ewentualnie. A lotnisko jest... Ale i tak bym się... Nie będę na piechtę. Ale będę musiała na piechtę. Nie chcę na piechtę. O panie, dawaj to Lamborghini. Kobieto z banku, oddawaj to. Nie skasuję, obiecuję. Chyba. Zaraz jak w kogoś to będzie. Pip, pip. Dobra, jestem na panel lotnisku. I co ja mam zrobić? Odrzutowy stoi na koń... O Jezu, polecimy do Liberty City. Liberty City? Really?
trójce było Liberty City, nie? I w czwórce? Liberty City. Aha, ja myślałam, że muszę czekać, nie wiem na co. Aha, to chyba ta misja gdzieś wylatywało się, on tam se leciał sam, powiedzmy. Któryś punkcik trzeba było trafić tam i on leciał sobie. Chyba, że mi się coś kuźwa myli. Jakiś znacznik u góry. Kółeczko, przez które mam przelecieć, które nie widzę obecnie. Tryb kamery? A na kiego mi... Miałam zmienić tryb kamery? O, śnieg. O, czemu ja tego nie pamiętam? No w trójce to było. Pamiętam miejsce. Private function, invitation only. Oh yeah? When Mr. Leone says otherwise. Leone powiedział co innego. Really, pistoletem! No panie! Przepraszam, co to jakieś końcówka Ballad of Gay Tony? Prawie. A ty gdzie? Kogo my mamy tu sprzedać? Jak tam wylatują? Kogo ja... O! Chyba zepsułam. Zepsułam sobie. Ja miałam jedną lepszą strzelbę. Kogo ja tu mam kropnąć? Nie wiem. Ważne, żebym ja przeżyła. Nie liczy. Nie myślę, że będę mieć tu prawa autorskie przez tą muzykę. Pamiętną. Aż nie wiem. Czy mam się martwić o to, czy nie? Może nie. No nie. Może tak. Koniec. Ha, ha, ha. Trafiam. Dobra, next. Teraz tu. Wino szykowaliście. I Jezus Maria, co to jest? Jakieś mięso pewnie, ale wygląda brzydko niż powinno. Kuźwa, nie pamiętam tej misji, no jak... Ja go mam sprzątnąć? Nie tym. Chyba, że da się rzucić to tam, wiecie. Odkucnij mi. Dobra, reszta gogusiów to tam lot to. Nie pamiętam tej misji. Wiem, że się właśnie gdzieś wylatywało, ale... O co chodziło? I się wracało i... I tyle Eliska wie, o co chodziło, no. Teraz będę musiała wylądować. Szybkie to było, ale... Dobrze? Nie, naprawdę nie pamiętam tej misji. Tak. Wiem, ktoś powie... O Jezu, kuźwa, jak... Ktoś powie, jak ona, kuźwa, lata! Mało professional. No, no nie, no ja nie jest profesjonalnie, nie latam. Nie, to nie moje klima. Na trzecim pasie, a który mam wiedzieć, wy macie jeden pas? Jeden pas... O Jezus Maria. A mogę na tym obok? Bliżej mi do niego. Mogę jeszcze wykołować ten. Ouje. Jak samolot pasażerski.
Już. Jej. Dzięki. Hura! Wylądowała! Z lądowaniem mówiłam, że nie mam problemu jakiegoś większego. Dobra, aha. Tego auta już tu nie ma. Ktoś sobie przyszedł i zabrał. Co tam? Hello? Hey, call my boy. Mr. Leone. Everybody's talking about the job you did on that St. Mark's Bistro. Thank you, Mr. Leone. And you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy, good boy. Now listen, you're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. A my sobie skończymy odcinek. No, następny odcinek już heist. Widzę, że się chyba pojawił w końcu. Że jego się właśnie zaczyna w tym tutaj. Ja tu sobie zapiszę i jutro się słyszymy. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. O Jezu, kto zaś podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam jak się pamiętam, stronkach byłem bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się, tak jak mówię, jutro w kolejnym odcinku. Jeszcze odbiorę, tak, odbiorę ten telefon spokojnie. Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right. That's cool. I'ma get you out of there, though, man. No, you ain't, nigga. Who do you think you are? I'm in for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Shit. No, sweet. Poddaję się. Dobra, tak jak mówię, skończymy sobie i tyle. No nic. Dzięki. Cześć.